Wtorek, 8 października, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Czy mieszkańcy Ćmielowa dostaną odszkodowania? Między innymi 7 wniosków odnośnie odszkodowań na budynki mieszkalne. 10 lat Hetmana. Ponieważ jest dziesięciolecie, no to zaprosiliśmy wszystkich, którzy gdzieś tam uczestniczyli w historii naszego stowarzyszenia. Waterpoliści postawili się mistrzom. No myślę, że dobry mecz na rozpoczęcie sezonu. Pokazaliśmy mimo wszystko charakter. W Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do napadu na jubilera. Jak informuje policja, sprawcy wciąż są na wolności. Więcej w cotygodniowym raporcie policyjnym. W minioną sobotę przed godziną 9 rano w Ostrowcu Świętokrzyskim zamaskowani bandyci wtargnęli do salonu jubilerskiego. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Na terenie naszego miasta doszło do kradzieży rozbójniczej w jednym z salonów jubilerskich. Sprawcy dokonali kradzieży mienia na kwotę ponad kilkudziesięciu tysięcy złotych. W chwili obecnej policjanci prowadzą czynności procesowe, które mają na celu ustalenie sprawców tego zdarzenia. Również w sobotę do ostrowieckiej policji zgłosiła się 56-letnia kobieta, która padła ofiarą oszustów. Z relacji zgłaszającej wynikało, że kilka dni temu znalazła w internecie ogłoszenie o szybkiej inwestycji i zarobku na giełdzie znanej spółki. Skontaktowała się z nią kobieta, która poinformowała ją, że aby rozpocząć inwestycję, musi dokonać wpłaty pieniędzy w kwocie 800 zł, po czym miał się z nią kontaktować już analityk finansowy. Mężczyzna ten poprosił 56-latkę o wygenerowanie kodu BLIK na kwotę 800 zł celem rozpoczęcia tych inwestycji. Następnie przesłał jej wiadomość SMS wraz z linkiem. Po jego otworzeniu kobieta między innymi została przekierowana na stronę swojego banku. Tam dokonywała zalogowania. Następnego dnia, kiedy postanowiła wycofać się z inwestycji, jej rzekomy analityk poprosił ją o wygenerowanie kodu BLIK. Niczego nieświadoma kobieta uczyniła to po zakończonej rozmowie. Kiedy zalogowała się na swoje konto, okazało się, że z jej konta zniknęły pieniądze w kwocie 9 tysięcy złotych. Ponadto ktoś próbował wziąć kredyt na jej dane. Łącznie straciła 9 800 zł. Policja ostrzega, pierwszy kontakt z ofiarą następuje zwykle przez mail, telefon lub komunikator. Oszuści proszą o zainstalowanie programu do zdalnego pulpitu i zalogowanie się na konto bankowe. Najczęściej ofiara kuszona jest obietnicą szybkich zysków. To może zakończyć się dla nas całkowitą utratą wszystkich oszczędności. Czy mieszkańcy Ćmielowa, którzy ucierpieli w lipcowych ulewach, otrzymają odszkodowania? Wojewoda twierdzi, że pieniądze będą, ale nie dla wszystkich. Samorząd gminy stosowne dokumenty złożył. Za kilka dni, dokładnie 11 października, minie 3 miesiące od przejścia nad gminą Ćmielów nawałnicy. 15 lipca samorząd zgłosił do wojewody wniosek o oszacowanie strat w gminnej infrastrukturze. Komisja złożona z przedstawicieli służb wojewody zakończyła szacowanie strat. Gmina Ćmielów zgłosiła 22 drogi, 2 przepusty, 1 most, natomiast protokół opiewa na mniejszą ilość zadań inwestycyjnych. Jest to protokół Komisji Wojewódzkiej z 18 września, w którym tu widzimy zakwalifikowanie się 7 dróg na łączną kwotę 1 900 000, 1 most, 1 przepust na kwotę 4 miliony 200, mówię w zaokrągleniu, co daje łączną kwotę 6 187 tysięcy złotych. Wniosek o przyznanie pieniędzy na odbudowę dróg przepustów został złożony 30 września. Decyzji o przyznaniu wsparcia jeszcze nie ma. Natomiast jakie będzie rozstrzygnięcie, możemy się tego spodziewać. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że wszystkie środki zostaną przekierowane na właśnie powódź na Dolnym Śląsku, więc tutaj nie będzie możliwa ta realizacja tychże zadań. Burmistrz Suska wskazuje jeszcze na inny problem, a mianowicie zapisy zarządzenia wojewody świętokrzyskiego nr 87 z dnia 4 lipca bieżącego roku. Bo w świetle tegoż zarządzenia tak naprawdę powinniśmy już wcześniej przewidzieć, że będzie nawalny deszcz, wykonać dokumentację projektową na przebudowę drogi, czekać na ten nawalny deszcz,
potem zgłosić, czego również dokonaliśmy, i potem następuje już tylko wykonanie. Więc my po 11 lipca wiedzieliśmy, jakie drogi już są uszkodzone i wobec tego rozpoczęliśmy procedury też tworzenia tej koniecznej dokumentacji, ale tak jak mówię, potrzeba jest zmiany tegoż zarządzenia. Na odszkodowania czekają też mieszkańcy, których posesje czy pola uprawne zostały zniszczone. Zasiłki zostały wypłacone. Wpłynęło 39 wniosków na kwotę 170 tysięcy złotych i one zostały wypłacone. Procedujemy teraz jeszcze kolejne wnioski teraz na kwotę 140 tysięcy. Tam wchodzi w skład między innymi 7 wniosków odnośnie odszkodowań na budynki mieszkalne. To jest do kwoty 200 tysięcy złotych i jeden budynek gospodarczy na kwotę do 100 tysięcy złotych. Natomiast około 110 gospodarstw domowych niestety nie kwalifikuje się do żadnej pomocy na podstawie wytycznych zarządzenia pana wojewody z numer 81 z 2022 roku i zasad ministerialnych. Są to rodziny, którym po prostu zalało posesje, piwnice, piece centralnego ogrzewania, gdzie uszkodzenie było również w postaci ogrodzenia, podjazdy, skostki, części elewacji, rynny, ale niemniej jednak te zalania nastąpiły w wyniku podsionków. W Urzędzie Marszałkowskim na rozpatrzenie czeka wniosek o pomoc dla 80 rolników. 300 tysięcy złotych na przebudowę mostu w Brustowej przekazało już Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś gmina Ostrowiec Świętokrzyski wsparła samorząd Ćmielowa kwotą 50 tysięcy złotych. Aktywny rodzic to program, który ma wspierać rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Ustawa wprowadza 3 nowe świadczenia dla rodziców wychowujących małe dzieci. Wnioski można już składać. Wystartował rządowy program Aktywny Rodzic. To nowe świadczenie pieniężne dla polskich rodzin. Ma pomóc rodzicom godzić pracę z opieką nad dziećmi do lat 3. Od 1 października rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o jedno z 3 świadczeń. Tutaj rodzice mają kilka wariantów możliwości w zależności od tego, z czego mogą skorzystać. Aktywnie w pracy to opcja dla tych, którzy oboje pracują. Kwota dofinansowania na dziecko 1500 zł. Lub 1900, jeśli dziecko jest z niepełnosprawnością. Aktywnie w żłobku można skorzystać wtedy, kiedy nie pobieramy właśnie wariantu aktywnie w pracy. I aktywnie w domu to trzecie rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą skorzystać z aktywnie w pracy albo aktywnie w żłobku. Kwota dofinansowania to 500 zł na każde dziecko. Wnioski należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną. Apelujemy też, by wybrać wariant taki, który spełnia nasze wymogi i też informujemy, że jednocześnie na jedno dziecko można korzystać tylko z jednej opcji. Na złożenie wniosku o nowe świadczenie rodzice mają 3 miesiące. Do 10 października można składać wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł 2, czyli na dokształcenie i zmianę kwalifikacji zawodowej. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd Moduł 2. Do tej pory do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło 187 wniosków. Czyli stosunkowo więcej, o 9 więcej niż w roku poprzednim, w tym samym semestrze. To cieszy, dlatego że ludzie tak naprawdę wiedzą, w czym się odnajdują, wiedzą, jeżeli chodzi o wchodzenie na rynek pracy, gdzie mogą ewentualnie później zatrudnienia szukać. W związku z tym bardzo fajną taką inicjatywą jest to, że PFRON właśnie takie zadania realizuje. Aktywny Samorząd Moduł 2 skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Możemy w ten sposób podnieść kwalifikacje zawodowe bądź zupełnie się przekwalifikować, czyli mówimy o dofinansowaniu do studiów podyplomowych, do licencjackich, do magisterskich, do doktoranckich nawet, a także do szkół policjalnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie zagwarantował wyższy budżet na realizację programu. W tym roku jest to kwota 256 milionów złotych. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu obsługi wsparcia. Jeżeli chodzi o moduł drugi, jest to moduł, który jest realizowany tylko i wyłącznie za pomocą systemu obsługi wsparcia, czyli drogą elektroniczną. Oczywiście Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza również osoby, które nie potrafią bądź też nie mają dostępu do komputera i internetu, do tego, aby zgłosiły się do nas, pomożemy wypełnić wnioski, pokażemy, jak prawidłowo je złożyć i na pewno ta procedura będzie zdecydowanie łatwiejsza.
Już niebawem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie realizowało kolejne zadanie z programu Aktywny Samorząd. Tym razem z modułu pierwszego obszar E dotyczący dofinansowania zakupu energii elektrycznej dla osób, które oddychają za pomocą respiratora. Wnioski będzie można składać od 28 października. Przypominamy, że trwają telefoniczne zapisy na warsztaty, które mają pomóc w zarządzaniu stresem. To druga edycja organizowana w ramach Akademii Pełnej Zdrowia. Adresatami są osoby dorosłe. Jutro natomiast od 16 do 19 w starostwie będą wydawane imienne pakiety endokrynologiczne. Szczegóły na naszym portalu, a w ramach profilaktyki dziś w naszym studiu kolejny gość. Będzie nim diabetolog dr Małgorzata Bień. Stowarzyszenie Szachowe Hetman w minioną sobotę w gronie przyjaciół obchodziło swoje 10 urodziny. Z tej okazji zorganizowano również turniej tej królewskiej gry. Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możemy być spokojni. Słowa Pola Morfiego towarzyszą Stowarzyszeniu Szachowemu Hetman, które już od 10 lat z sukcesami popularyzuje królewską grę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Skończyły się właśnie półfinały Mistrzostw Polski, trzech naszych zawodników awansowało do finałów Mistrzostw Polski. Także są w 50 najlepszych zawodników w Polsce, także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jubileusz z okazji 10-lecia działalności stowarzyszenia obchodzono w sobotę 5 października. W ramach wydarzenia rozegrany został turniej pod hasłem Pożegnanie lata z Hetmanem. Do rywalizacji przystąpiło 61 zawodników. Gramy 9 rund tempem 10 minut plus 5 sekund za każde posunięcie. Gramy wszyscy w jednej grupie, później mamy podział na dzieci, czyli zawodników do lat 10, juniorów do lat 18 i grupa open, czyli seniorzy. Mamy bardzo dużo przyjaciół w województwie i nie tylko, także mamy zawodników nie tylko z naszego województwa. Ponieważ jest 10-lecie, no to zaprosiliśmy wszystkich, którzy gdzieś tam uczestniczyli w historii naszego stowarzyszenia. Podczas turnieju panowała rodzinna atmosfera. Dzieci rywalizowały z osobami dorosłymi, więc zawodnicy mogli wymieniać się doświadczeniami na różnym poziomie. Grałam około 5 lat i zaczęłam w sumie, bo zostały zorganizowane szachy w zerówce. Co gra w szachy daje tobie? Na pewno umiejętność myślenia logicznego oraz rozwija bardzo mózg. Kolejny sukces do swojego dorobku dopisał inny zawodnik Hetmana, Antoni Gołąb. 13-latek w szachy gra od 2018 roku. Podczas 7 edycji turnieju Pożegnanie lata z Hetmanem Antek zajął 3 miejsce w kategorii wiekowej do 18 lat. W tym roku awansowałem na Olimpiadę Ogólnopolską. Wygrałem międzywojewódzkie mistrzostwo młodzików 3 lata temu. Byłem wicemistrzem województwa w tamtym roku, w tym roku byłem trzeci. Stowarzyszenie Hetman liczy około 200 członków, z czego ponad 120 z nich aktywnie gra w szachy. Najmłodszy członek ma 5 lat, a najstarszy blisko 100. Wszystkich łączy miłość do królewskiej gry. I na koniec, czego możemy Wam życzyć? No dalszego rozwoju, dalszego rozwoju. Od porażki, ale nie z byle kim, bo aktualnym mistrzem Polski rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2024-2025 zaczęli waterpoliści Krzo. Zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego przegrali u siebie z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego 8-13. Trener Robert Serwin przed meczem z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego zapowiadał, że jego drużyna zastosuje krótkie krycie, czyli indywidualne. Jak się okazało, taktyka ta sprawiła nieco problemu w ekipie aktualnego mistrza Polski. Ten wariant rozwiązania przyniósł o wiele lepsze korzyści i o wiele lepsza była wizerunkowo drużyna w dniu dzisiejszym niż to, co graliśmy w ubiegłym sezonie. Po pierwszej kwarcie zawodnicy z Warszawy prowadzili 4-2. W drugiej odsłonie początkowo powiększyli swoją przewagę do 5 bramek, ale w końcówce Krzo rzucił 2 gole i na półmetku rywalizacji przegrywał 5-8. Ten początek taki troszkę nerwowy w naszym wykonaniu, do tego ten stan 1-1 na początku, później już mniej więcej mieliśmy, że tak powiem, wynik pod kontrolą.
Też mieliśmy do przećwiczenia parę rozwiązań taktycznych w tym meczu. Trzecią kwartę zawodnicy AZS-u wygrali 3-1. Do tego ostatnią odsłonę zaczęli od szybkich dwóch trafień i byli już pewni zwycięstwa. Podopieczni Roberta Serwina walczyli o zmniejszenie rozmiarów porażki i to im się udało. Zdobyli dwie bramki i w ostatecznym rozrachunku ulegli mistrzom 8-13. Dobry mecz na rozpoczęcie sezonu, pokazaliśmy mimo wszystko charakter. Lepszy początek niż w zeszłym, wynik też całkiem w porządku. Wiadomo, że były momenty, w których zagraliśmy tak naprawdę słabo, ale cały mecz myślę, że na plus mimo wszystko. Waterpolistom Krzą nie sprzyjało szczęście. Piłka po ich rzutach kilkukrotnie odbijała się od obramowania bramki. Nie wiem, z czego wynika ta bolączka, bo na treningach chłopcy strzelają i to naprawdę fajnie wygląda. Przewagi liczebne też rozgrywają. No, przychodzi tu stres, może zbyt wiele tego napięcia, że chcę wszystko wykonać tak, jak najlepiej potrafię i może z tego to wynika. Ale myślę, że to jest taki dobry sygnał przed ligą, że nie boimy się grać, no bo z mistrzem Polski taki wynik uważam, że był całkiem pozytywny. Najwięcej goli dla zespołu z Warszawy rzucił Aleksander Ozga. Wychowanek Krzo zapisał na swoim koncie 4 trafienia. Po stronie ostrowieckiej drużyny najskuteczniejszy był Daniel Idzikowski, który również 4-krotnie pokonał bramkarza rywali. Chciałbym, żeby drużyna tak naprawdę wygrywała. Mógłbym te wszystkie bramki zamienić na to, żeby drużyna wygrała i jakieś MVP, jakieś inne duperele tak naprawdę mi są niepotrzebne. Ważne jest zwycięstwo drużyny, tak, bo na końcu liczy się to, że wygrał Krzo Ostrowiec, a nie wygrał Iksiński czy Igrekowski. Początek sezonu jest wymagający dla waterpolistów Krzo. Na inaugurację zmierzyli się z mistrzem, a za 2 tygodnie rozegrają 2 wyjazdowe mecze. Ich przeciwnikami będą Waterpolo Poznań i wicemistrz kraju Alfa Gorzów Wielkopolski. W dzisiejszym wydaniu Telefaktów to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Nietuzinkowe kwiaty domowe, chryzantemy oraz kompozycje nagrobne dobrane przez nasze wykwalifikowane florystki. Wszystko dostępne w Centrum Ogrodniczym przy ulicy Stefana Żeromskiego 38A w Ostrowcu Świętokrzyskim. Doradzimy, pomożemy i sprawimy, że będą Państwo zadowoleni z zakupów. Śledźcie również nasz facebookowy profil. Sponsorem audycji jest firma JBB Bałdyga, właściciel sieci sklepów mięsnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 14 stopni Celsjusza, wiatr 17 km na godzinę, ciśnienie 1006 hektopaskali, biometr korzystny. Jutro 20 stopni Celsjusza, wiatr 14 km na godzinę, ciśnienie 1004 hektopaskale, biometr niekorzystny. Synoptycy zapowiadają deszcz. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sponsorem audycji jest firma JBB Bałdyga, właściciel sieci sklepów mięsnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.